tym nagraniu wrócimy do tematu dotyczącego powstawania związków chemicznych. Jednym ze znanych związków chemicznych jest chlorek sodu, czyli sól kuchenna. Chlorek sodu składa się z sodu i chloru. Sód leży w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków. Należy on do litowców. Sód znajduje się w trzecim okresie układu okresowego pierwiastków, więc ma on trzy obsadzone powłoki elektronowe. Ostatnia, trzecia powłoka to powłoka walencyjna i znajduje się na niej jeden elektron, tak zwany elektron walencyjny. Numer grupy, w której znajduje się dany pierwiastek, podpowiada nam, ile elektronów walencyjnych ma dany atom. Sód jest w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków i ma jeden elektron walencyjny. Przejdźmy do kolejnej właściwości sodu, do elektrojemności. Elektrojemność to zdolność do przyciągania elektronów. Elektrojemność sodu, zgodnie ze skalą elektrojemności Paulinga, wynosi 0,9. Elektrojemność pierwiastków wzrasta od francu do fluoru. Franc jest najmniej elektrojemnym elementem w układzie okresowym pierwiastków, natomiast fluor odznacza się największą wartością elektrojemności. Sód ma niewielką wartość elektrojemności, więc w związkach chemicznych chętniej odda swój elektron walencyjny, aniżeli przyjmie jakiś inny elektron. Poza tym zobacz, w momencie kiedy sód odda elektron walencyjny, uzyska konfigurację elektronową neonu, gazu szlachetnego. Po oddaniu elektronu na swojej ostatniej zapełnionej powłoce elektronowej będzie on miał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 elektronów. Kiedy sód odda jeden elektron, na ostatniej zapełnionej powłoce uzyskuje oktet elektronowy. Jest to dla niego korzystna konfiguracja elektronowa. Przejdźmy do kolejnego atomu znajdującego się w chlorku sodu. Do chloru. Chlor znajduje się w 17 grupie układu okresowego pierwiastków. Należy on do grupy fluorowców. Chlor, podobnie jak sód, leży w trzecim okresie układu okresowego pierwiastków, czyli podobnie jak sód, ma trzy zapełnione powłoki elektronowe. Jednak na trzeciej, na ostatniej zapełnionej powłoce, chlor ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 elektronów walencyjnych. Chlor znajduje się w 17 grupie układu okresowego pierwiastków. Jeśli numer grupy jest większy od 10, to wystarczy od tego numeru odjąć 10 i wtedy wiadomo, ile elektronów walencyjnych ma dany atom. Kiedy od 17 odejmiesz 10, to zostaje 7. Jest to liczba elektronów walencyjnych chloru. Elektrojemność chloru wynosi 3. Chlor jest silnie elektrojemnym elementem, dlatego też ma on dużą zdolność do przyciągania elektronów. Jeśli chlor przyjmie jeden elektron, to uzyska konfigurację elektronową atomu argonu, gazu szlachetnego. I na swojej ostatniej zapełnionej powłoce, podobnie jak argon, będzie miał 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 elektronów walencyjnych. Kiedy sód i chlor znajdą się nieopodal siebie, to sód chce oddać swój elektron walencyjny. Natomiast chlor, jako element silnie elektrojemny, chce przyjąć ten elektron. Oba te elementy uzyskają korzystną konfigurację elektronową gazów szlachetnych. Obojętny atom sodu ma 11 protonów w jądrze i 11 elektronów na powłokach elektronowych. W momencie, kiedy odda on jedyny elektron walencyjny, zaczyna mieć nadwyżkę dodatnie naładowanych protonów nad ujemnie naładowanymi elektronami i staje się jonem dodatnim, czyli kationem. Natomiast chlor po przyjęciu jednego elektronu od sodu ma nadwyżkę elektronów nad protonami i staje się jonem ujemnie naładowanym, czyli anionem. Te dwa nowo utworzone elementy, kation sodu i anion chlorkowy, jako ładunki różnoimienne będą się przyciągać i będą tworzyć związek chlorek sodu, oznaczający się wiązaniem jonowym, wiązaniem między dwoma jonami. W związkach chemicznych, w których różnica elektrojemności jest większa lub równa 1,7, występuje wiązanie jonowe. Przejdźmy do innego związku chemicznego, do wody.
Woda to tlenek wodoru. Składa się ona z dwóch atomów wodoru połączonych z jednym atomem tlenu. Elektrojemność wodoru wynosi 2,1. Natomiast elektrojemność tlenu wynosi 3,5. Różnica elektrojemności tych dwóch elementów jest mniejsza niż 1,7. Więc w tym związku chemicznym nie mamy do czynienia z wiązaniem jonowym. Tutaj powstanie wiązanie kowalencyjne. Dokładnie kowalencyjne spolaryzowane. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane powstaje między elementami, których różnica elektrojemności mieści się w przedziale między 0,4 a 1,7. Wiązanie kowalencyjne polega na uwspólnieniu pary elektronowej, w której jeden elektron pochodzi od jednego atomu, a drugi od drugiego. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane dodatkowo charakteryzuje się polaryzacją wiązania, czyli przesunięciem pary elektronowej w kierunku bardziej elektrojemnego atomu. Tlen jest bardziej elektrojemny od wodoru, więc to w jego kierunku będzie przesunięta wiążąca para elektronowa. Na atomie tlenu powstaje miejscowy ładunek ujemny. Natomiast na atomach wodoru powstanie miejscowy ładunek dodatni. Cząsteczka wody w wyniku polaryzacji wiązania ma budowę polarną. Mówimy, że jest dipolem składającym się z bieguna dodatniego, wodorów i ujemnego tlenu. Jeśli mówimy o wiązaniach, to warto zapoznać się z kolejnym zagadnieniem, jakim jest stopień utlenienia. Definicja stopnia utlenienia mówi, że jest to liczba ładunków elementarnych, które miałby dany atom, gdyby wszystkie wiązania w danej substancji były jonowe. Więc można uznać, że stopień utlenienia to liczba elektronów oddanych lub przyjętych przez dany atom podczas tworzenia związku. Wydaje mi się, że warto wiedzieć, iż stopień utlenienia nie jest czymś naprawdę istniejącym, w sensie fizycznym. Ma on jedynie charakter teoretycznie możliwy, wirtualny. W chlorku sodu sód oddał jeden elektron, oddał jeden ładunek ujemny, więc ma pierwszy stopień utlenienia. Natomiast chlor przyjął jeden elektron, czyli ma minus pierwszy stopień utlenienia. Pewnie zastanawiasz się, skąd masz wiedzieć, kiedy dany element ma dodatni, a kiedy ujemny stopień utlenienia. Otóż pomocna jest tutaj skala elektrojemności. Jeśli w danym związku mamy dwa elementy, to ten bardziej elektrojemny będzie miał ujemny stopień utlenienia, a ten, który jest mniej elektrojemny, będzie miał dodatni stopień utlenienia. Gdyby w cząsteczce wody występowały wiązania jonowe, to tlen jako bardziej elektrojemny byłby jonem dwuujemnym, anionem, bo przyjąłby po jednym elektronie od każdego z wodorów. Natomiast wodory jako mniej elektrojemne byłyby kationami, kationami jednododatnimi, bo oddałyby po jednym elektronie tlenowi. Tlen w cząsteczce wody ma ujemny stopień utlenienia, dokładnie minus drugi stopień utlenienia. Natomiast wodory mają dodatni stopień utlenienia, pierwszy stopień utlenienia. Zobacz, jeśli do minus 2 dodasz 2 razy 1, to wychodzi 0. Więc sumaryczny stopień utlenienia cząsteczki wody wynosi 0. Wartość stopnia utlenienia podaje się jako liczbę rzymską. Znak plus lub minus pisze się przed liczbą, w odróżnieniu od ładunku elektrycznego jonu, który znajduje się po liczbie. Pominięcie znaku plus w zapisie nie jest błędem. Cały czas używam pojęcia stopień utlenienia, ale może zastanówmy się na chwilę, na czym polega samo utlenianie. Utlenianie może kojarzyć się z tlenem. Tlen utlenia coś. I tak jest na przykład podczas powstawania cząsteczki wody. Tlen utlenia wodór, w wyniku czego powstaje tlenek wodoru, czyli cząsteczka wody. Dokładnie, jeśli zbilansujemy to równanie, to widać, że z dwóch cząsteczek wodoru i jednej cząsteczki tlenu powstają dwie cząsteczki wody. Tlen w cząsteczce tlenu ma zerowy stopień utlenienia. W cząsteczkach homoatomowych mamy do czynienia z wiązaniami kowalencyjnymi niespolaryzowanymi. Wiązanie tworzące związek chemiczny
nie jest przesunięte w kierunku żadnego z atomów i zawsze stopień utlenienia atomów w nich zawartych wynosi 0. W takim razie stopień utlenienia wodoru w cząsteczce wodoru również wynosi 0. Natomiast w produkcie tej reakcji stopień utlenienia wodoru, jak już wiemy, wynosi 1, a stopień utlenienia tlenu wynosi minus 2. Po zajściu reakcji stopień utlenienia tlenu zmalał, natomiast stopień utlenienia wodoru wzrósł. Gdyby w cząsteczce wody występowało wiązanie jonowe, to można by było uznać, że każdy wodór w trakcie tej reakcji oddał jeden elektron atomowi tlenu. Natomiast atom tlenu przyjął 2 elektrony, po jednym od każdego wodoru. Takie oddawanie elektronów przez atomy lub jony pierwiastków chemicznych w chemii nazywa się utlenianiem. I proces ten jest powiązany z podwyższeniem stopnia utlenienia. Natomiast pobranie elektronów przez atom lub jon nazywamy redukcją. Redukcja wiąże się z obniżeniem stopnia utlenienia danego elementu. Więc tutaj mamy do czynienia z procesem redukcji. A tu mamy do czynienia z procesem utleniania. Oba te procesy zachodzą równocześnie i nazywane są reakcjami utleniania redukcji albo reakcjami redox. Jednak aby zaszła reakcja utleniania i redukcji, nie jest konieczna obecność tlenu. Zapiszmy reakcję utrzymywania chlorku sodu bezpośrednio z atomów sodu i cząsteczek chloru. Chlor występuje w cząsteczkach dwuatomowych, więc aby uzgodnić to równanie, należy postawić dwójkę przed sodem i dwójkę przed chlorkiem sodu. 2 mole atomów sodu reagują z 1 molem cząsteczek chloru, w wyniku czego powstają 2 mole cząsteczek chlorku sodu. Atom sodu jest obojętny, ma zerowy stopień utlenienia. Chlor w cząsteczce chloru również ma zerowy stopień utlenienia. W chlorku sodu sód ma pierwszy stopień utlenienia, a chlor ma minus pierwszy stopień utlenienia. Więc po reakcji sód z zerowego stopnia przeszedł na pierwszy stopień utlenienia. W wyniku reakcji sód oddał 1 elektron, więc utlenił się. Natomiast chlor w wyniku reakcji zmienił swój stopień utlenienia z zerowego na minus pierwszy. Obniżył on swój stopień utlenienia. Pobrał 1 elektron, więc uległ reakcji redukcji. Ta reakcja jest kolejnym przykładem reakcji redox, czyli takiej reakcji chemicznej, w której następuje zmiana stopni utlenienia pierwiastków chemicznych w substratach i produktach.